Będziemy zaczynać drugą część naszej konferencji. Ta część jest poświęcona już stricte przedstawieniu badań terenowych i badań telefonicznych. Zaczniemy właśnie od tych badań ilościowych, telefonicznych. Prezentację i opracowanie badań przygotowała para badaczy, pan dr Jakub Tomczak i pani Patrycja Ostańska. I pani Patrycja nam zaprezentuje wyniki badania Kati. Zapraszam panią. Mamy około 20 minut na każdą prezentację, 5 minut przed będę dawała znać. Oddaję pani głos, dziękuję. Dzień dobry państwu, nazywam się Patrycja Ostańska. Jestem doktorantką Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałabym przedstawić państwu wyniki badań pod tytułem Media jako źródło wiedzy rolników. Podmiotem realizującym badanie był Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i badanie zostało przeprowadzone w październiku bieżącego roku. Teraz kilka słów o technice badawczej. Badanie przeprowadzono metodą KATI przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz grupę Cogito, wydawcę pisma Gospodyni. Ten slajd prezentuje liczbę osób, które wzięły udział w badaniu z podziałem na poszczególne województwa. W badaniu wzięło udział 6 województw. Województwo lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie oraz lubuskie i zachodniopomorskie. Najwięcej respondentów pochodziło z województwa lubelskiego, aż 506 osób, natomiast najmniej z zachodniopomorskiego, 331 osób. Telefony do respondentów zostały pozyskane z Centrum Doradztwa Rolniczego. Łącznie było ich około 2400 i przyjęliśmy, że będziemy dzwonić do rolników, którzy posiadają minimum 15 hektarów ziemi. Spośród osób zaproszonych do badań zgodę na udział w nich wyraziło niemal 60% osób. Prawie 82% respondentów stanowili mężczyźni, a co ciekawe, prawie 19% respondentów stanowiły kobiety, co jest rzadko spotykane ze względu na specyfikę zawodu rolnika. Prowadzący badanie metodą KATI, jeszcze dopowiem, dzwonili trzykrotnie do respondentów i po takiej próbie definitywnie zaznaczyliśmy brak zgody na udział w badaniu. Badania z poszczególnych województw zaprezentuję w zestawieniu województwo lubuskie oraz lubelskie ze względu na zbliżoną liczbę respondentów oraz rozmieszczenie geograficzne. I tak, z województwa lubelskiego było prawie 79% to mężczyźni, natomiast z województwa lubelskiego 77,5% to mężczyźni. Jeżeli chodzi o średnią wieku respondentów, wyniosła ona 45 lat. Najmłodszy z badanych był w wieku 20 lat, najstarszy 74 lat. W województwie lubelskim podobnie średnia wieku wyniosła 45 lat. Najmłodszy był w wieku 22 lat, najstarszy 66. W województwie lubelskim średnia wieku także podobnie 44 lata, najmłodszy z respondentów miał 21 lat, natomiast najstarszy 70. Jeżeli chodzi o wielkość gospodarstwa rolnego, średnia wielkość gospodarstwa wyniosła 51,4 hektara, przepraszam. Najmniejsze z badanych gospodarstw miało powierzchnię 15 hektarów, natomiast największe 330 hektarów. W województwie lubuskim średnia wielkość wyniosła 43 hektary, największe natomiast gospodarstwo miało 190 hektarów. W województwie lubelskim średnia wielkość to także 43 hektary, największe miało powierzchnię aż 330 hektarów. Zapytaliśmy także o wykształcenie respondentów. Niemal 50% osób posiada wykształcenie średnie. Pozytywną informacją jest fakt, że 22,7% osób posiada wykształcenie wyższe, co jest oczywiście bardzo pozytywną informacją. W województwie lubuskim wykształcenie średnie posiada 51,4% osób,
natomiast wyższe aż 26% osób. W województwie lubelskim 43,7% to wykształcenie średnie, natomiast na drugim miejscu mamy wykształcenie zawodowe 32,1% osób. Niemal 71% osób posiada wykształcenie rolnicze, co oczywiście bardzo dobrze świadczy o przygotowaniu polskich rolników do wykonywania swojego zawodu. W województwie lubuskim 69,9% osób posiada wykształcenie rolnicze, natomiast w województwie lubelskim jest to 72,3% osób. Pytaliśmy także o charakter gospodarstwa. Niemal 56% osób realizuje produkcję zwierzęcą. W województwie lubuskim jest to 65,3% osób, natomiast w lubelskim 49,8% osób. Przechodząc na pytania dotyczące przyszłości gospodarstwa, niemal 68% osób ma komu przekazać swoje gospodarstwo. 13% osób odmówiło odpowiedzi na pytanie ze względu na dość intymny jego charakter. W województwie lubuskim 74,2% ma komu przekazać swoje gospodarstwo, natomiast w województwie lubelskim jest to 69,6% osób. Kontynuując temat przyszłości, 61,3% osób planuje w najbliższym roku, dwóch jakieś inwestycje w gospodarstwie. W województwie lubuskim jest to 63,9% osób, natomiast w województwie lubelskim 65,6% osób. Uszczegółowiając poprzednie pytanie, jako rodzaj planowanej inwestycji, na pierwszym miejscu znalazł się zakup dużej maszyny rolniczej, 42% osób, na drugim miejscu zakup ziemi, 31,6%, na trzecim miejscu budowa budynku inwentarskiego, natomiast na ostatnim miejscu znalazły się inne inwestycje, takie jak remont, modernizacja czy wprowadzenie innowacji w gospodarstwie. W województwie lubuskim podobnie, na pierwszym miejscu zakup dużej maszyny, na drugim zakup ziemi i na trzecim budowa budynku inwentarskiego. Zapytaliśmy także o prenumeratę rolniczej prasy papierowej. Niemal 62% respondentów chętnie wyszukuje informacje branżowe w prenumerowanej prasie papierowej. W województwie lubuskim jest to 58,7% osób, w województwie lubelskim 61,1% osób. Zapytaliśmy także o tytuły konkretnych czasopism. Na pierwszym miejscu znalazło się Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 77,6% osób. I tutaj takie tytuły jak Tygodnik Poradnik Rolniczy czy Top Agrar. Struktura wykształcenia osób, które prenumerują rolniczą prasę papierową, przedstawia się następująco. Na pierwszym miejscu znajdujemy wykształcenie zawodowe 49,1%, na drugim miejscu wykształcenie wyższe 26,1%. Struktura wykształcenia osób, które nie prenumerują rolniczej prasy. Na pierwszym miejscu także wykształcenie zawodowe, na drugim miejscu natomiast wykształcenie średnie 28,7% osób. Odsetek osób z wykształceniem rolniczym, które prenumerują prasę rolniczą, wynosi 64,9% osób. Jeżeli chodzi o plany inwestycyjne, wśród osób prenumerujących prasę rolniczą, 61,8% osób planuje w najbliższym roku, dwóch jakieś inwestycje w gospodarstwie. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje wśród osób, które nie prenumerują prasy rolniczej, bardzo podobnie, 61,6% osób planuje w najbliższym roku, dwóch jakieś inwestycje w gospodarstwie.
Średnia wielkość gospodarstwa, osób, które prenumerują rolniczą prasę papierową i które jej nie prenumerują, nie różni się w dużym stopniu i wynosi odpowiednio wśród osób prenumerujących prasę rolniczą 45,5 hektara, natomiast wśród osób nieprenumerujących 44,5 hektara. Struktura inwestycji planowanych do realizacji przez osoby, które prenumerują prasę rolniczą, przedstawia się następująco. Na pierwszym miejscu znajdujemy zakup dużej maszyny rolniczej, 42,9%. Na drugim miejscu zakup ziemi, 34%. Na trzecim budowa budynku inwentarskiego. I bardzo podobnie struktura inwestycji planowanych do wdrożenia przez osoby, które nie prenumerują prasy rolniczej. Także na pierwszym miejscu zakup dużej maszyny, na drugim zakup ziemi i na trzecim budowa budynku inwentarskiego. 70% osób prenumerujących prasę rolniczą ma komu przekazać swoje gospodarstwo rolne, natomiast około 63% osób, które nie prenumerują prasy rolniczej, ma także komu przekazać swoje gospodarstwo rolne. Liczba osób prenumerujących prasę w podziale na poszczególne województwa przedstawia się następująco. Województwo kujawsko-pomorskie jest to 54% respondentów, województwo lubelskie 61% respondentów, województwo lubuskie 59%, świętokrzyskie 75%, zachodniopomorskie 70% i mazowieckie 61%. I jak widzimy, te badania z poszczególnych województw nie różnią się znacząco od badań całościowych. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie informacji branżowych, 56,1% osób korzysta z wyszukiwarki Google, 36,9% osób korzysta z konkretnych portali rolniczych, natomiast 7% osób wyszukuje informacje branżowe poprzez takie strony, na przykład jak Allegro, OLX, fora internetowe, ale także strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju. Jeżeli chodzi o województwo lubuskie, podobnie na pierwszym miejscu wyszukiwarka Google, na drugim portale rolnicze i w województwie lubelskim bardzo podobnie. Uszczegóławiając poprzednie pytanie, zapytaliśmy o konkretne portale rolnicze. Dwa pierwsze miejsca pokrywają się z tytułami czasopism prenumerowane przez rolników. Na pierwszym miejscu znajdujemy portal topagrar.pl, 20,3% osób. Na drugim miejscu tygodnikrolniczy.pl, 19% osób. Na trzecim miejscu farmer.pl, 18,9% osób. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze chciałabym może czy dodać, czy uzupełnić, że ta struktura prezentacji, gdzie były uwzględnione zarówno cała populacja, jak i dwa województwa, wynikała z naszej prośby. Nie można było pokazać wszystkiego, a chcieliśmy pokazać Państwu najbardziej zróżnicowane pod kątem struktury agrarnej regiony w Polsce. Natomiast w raporcie będziemy mieli prezentację też rozbitą, tak jak pod koniec Pani pokazała, na wszystkie badane województwa. I też chciałam powiedzieć, że to były te województwa, które nam odpowiedziały informacjami z danymi rolników. Dlatego było 6 województw, a z pozostałych mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie okazja je dobadać. I chciałam też jeszcze uzupełnić, bo tutaj jakby to wynikało z doboru próby, którą Państwo tutaj mieliście, ponieważ celowo przyjęliśmy gospodarstwa większe niż 15 hektarów, stąd troszkę jest zaburzona struktura obecności kobiet gospodyń, bo normalnie w Polsce jest około 1/3 kobiet, które są szefami gospodarstw, tutaj było troszkę mniej i też stąd pewnie taki wysoki poziom wykształcenia rolników. To jakby nie oddaje całej populacji rolniczej w Polsce. Bardzo Pani dziękuję za prezentację tych trudnych badań, bo wiem, że Pani osobiście wykonywała wiele telefonów i to nie był łatwy kawałek chleba czasami, bo ciężko jest zabierać osobom czas głównie przez telefon. Dziękuję ślicznie. Teraz przejdziemy, proszę Państwa, do prezentacji badań terenowych i o doborze próby, o tym, w jaki sposób docieraliśmy do naszych rolników i w jaki sposób ich odnajdywaliśmy, opowie Pan Łukasz Komorowski z naszego Instytutu.
Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie na stojąco, ponieważ będę chciał pokazać kilka rzeczy. Nazywam się Łukasz Komrowski, jestem asystentem w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i w projekcie medialnym odpowiadałem wraz z panią profesor Moniką Stanny między innymi za dobór gmin do badań terenowych, czyli chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, gdzie znaleźć i w jaki sposób znaleźć tych naszych rolników. Tutaj wcześniej już ustaliliśmy, że właściwie ta definicja ustawowa rolnika mówi nam o tym, że jest to osoba fizyczna, która jest właścicielem czy dzierżawcą gruntów rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów, powinna mieszkać co najmniej 5 lat w gminie, w której gospodaruje, a także posiadać te kwalifikacje rolnicze, o których mówiliśmy. Są też inne definicje, które dzisiaj zostały wspomniane, między innymi definicja KRUS-u, definicja ARiMR związana z płatnościami bezpośrednimi, ale czy w jakimś stopniu te definicje przybliżyły nas do wyboru tych gmin? No niekoniecznie, bo właściwie zaczęliśmy się zastanawiać, jak w tej przestrzeni kraju zróżnicowanej bardzo znaleźć tego rolnika. Jeśli spojrzelibyśmy sobie na średni obszar gospodarstwa, to zobaczymy, że właściwie w całej Polsce centralnej oraz szczególnie w Polsce południowo-wschodniej występuje to rozdrobnione rolnictwo. Przeważnie jest to kilka hektarów przypadające na jedno gospodarstwo, a z kolei w Polsce północnej, zachodniej, związanej właśnie z tak zwanymi ziemiami odzyskanymi, są to gospodarstwa bardzo duże. Jeżeli spojrzymy teraz na mapę liczby działek na 100 hektarów użytków rolnych, to zobaczymy, że jest ona właściwie odbiciem tej mapy średniego obszaru gospodarstwa. Czy to w jakimś stopniu nas przybliżyło do znalezienia tych rolników? Wciąż nie. Możemy także wejrzeć w statystykę, która nie jest publiczna, czyli mieliśmy dostęp do danych ubezpieczonych w KRUS na 100 hektarów użytków rolnych. Widzimy, że tu, gdzie jest to rozdrobnione rolnictwo tych ubezpieczonych w KRUS, no, rzecz jasna, będzie więcej, a tam, gdzie to rolnictwo jest mniej rozdrobnione, będzie ich mniej. Tutaj oczywiście wchodzą też w to, właśnie w tą definicję KRUS-u domownicy, czyli osoby, które mieszkają czy są w jakiś sposób związane z tym gospodarstwem rolnym i także są ubezpieczeni w KRUS-ie. Natomiast kolejna baza danych to baza danych o liczbie wnioskujących o płatności bezpośrednie z ARiMR-u. Ona wydaje się, że jest chyba bliższa tej rzeczywistości, którą później spotkaliśmy, czy spotkana została przez ankieterów na badaniach bezpośrednich. Widzimy, że tutaj ukazuje nam się w końcu ta Polska Wschodnia, czy też Polska Centralna, Wielkopolska, gdzie faktycznie to rolnictwo chyba jest teraz najprężniejsze, tak by się wydawało. Oczywiście można też wejrzeć w strukturę gmin, czyli w strukturę jednostek samorządu terytorialnego i zobaczyć, że jeśli spojrzymy na udział podmiotów gospodarczych w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych pozarolniczych w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych, to zobaczymy, że przede wszystkim w Polsce Zachodniej i wokół dużych miast ten rynek jest nasycony przedsiębiorstwami czy podmiotami niezwiązanymi bezpośrednio z produkcją rolniczą, a na Zachodzie owszem, czyli pewnie tam należałoby szukać tych rolników właśnie na Wschodzie oczywiście. Tu jeszcze kolejna statystyka, czyli wpływ z podatku CIT i PIT do budżetu gminy, który przypada na 1 złotówkę z podatku rolnego. Widzimy, że są takie gminy w Polsce, w których na 1 złotówkę z podatku rolnego przypada mniej niż 1 złotówka z PIT i z CIT. Prawdopodobnie oprócz rolnictwa w tych gminach niewiele więcej się dzieje, ale czy to świadczy o tym, że powinniśmy pojechać tam i zbadać rolników? No, tego jeszcze nie wiedzieliśmy na tym etapie. Zatem jak dotarliśmy do tych rolników? Naszym operatem losowania, czy też bazami danych, do których mieliśmy dostęp, były przede wszystkim 3 główne bazy, czyli baza naszego badania instytutowego monitoringu rozwoju obszarów wiejskich, z której korzystaliśmy w głównej mierze i na której oparliśmy właściwie ten dobór. Jest to też badanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Kolejna baza, którą udało nam się pozyskać, to tak zwana baza opryskiwaczy, czyli to, co dzisiaj również padło, dane o sprzęcie do stosowania środków ochrony roślin. Wydawało nam się, i to też było dyskutowane w Instytucie, że dobrze będzie ona oddawała rzeczywistość i to, gdzie faktycznie ta produkcja rolna zachodzi, bo właśnie te atesty, które trzeba co jakiś czas robić, one być może bardzo mocno urealniają nam te dane statystyczne. I trzecia baza to baza prenumeratorów czasopism rolniczych w agregacji gminnej, jako że to właśnie badanie o tej tematyce medialnej. Ale podstawą, z której wyszliśmy, jest badanie monitoringu rozwoju obszarów wiejskich, typologia rozwoju obszarów wiejskich, podział Polski gminnej na 7 typów. Może nie będę ich przedstawiał, powiem tylko, że ten typ pierwszy to przede wszystkim rolnictwo tradycyjne, wschód Polski, typ drugi to rolnictwo wielkoobszarowe, czyli ziemie zachodnie i północne, typ trzeci jest typem pośrednim, typ czwarty to wielodochodowe rozdrobnione rolnictwo charakterystyczne przede wszystkim dla Małopolski i Podkarpacia, typ piąty to typ wielofunkcyjnego rozwoju o równowadze sektorów i to jest przede wszystkim Wielkopolska. No i dwa typy zurbanizowane podmiejskie, typ szósty i typ siódmy. W pierwszym kroku odrzuciliśmy właśnie te dwa typy ze względu na to, że no, istniało ryzyko, że nie znajdziemy tam rolników, których szukaliśmy, czyli tych aktywnych producentów rolnych. A po drugie, no, wykształciło się tam raczej rolnictwo dosyć specyficzne, specjalistyczne, które nie było w tym projekcie po prostu badane. W kolejnym kroku odrzuciliśmy gminy, które nie spełniały naszych założeń związanych właśnie z tymi dwoma pozostałymi bazami opryskiwaczy i bazami prenumeratorów. Ja nie będę wchodził w szczegóły, to będzie wszystko w raporcie i ostatecznie właśnie ten wybór pozwolił nam dość, może nie radykalnie, ale zawęzić bazę na tyle, żeby dokonać doboru celowego czy też eksperckiego gmin. Dlaczego ten dobór celowy? No dlatego właśnie, że potrzebowaliśmy tutaj przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, żeby wybrać konkretne gminy, które spełniałyby po pierwsze założenie, że musi przynajmniej dwie gminy z jednego typu, z tych pięciu typów, które przedstawiłem, a także z pięciu województw. Widzieliśmy, że to jest zróżnicowane środowisko, dlatego postanowiliśmy właśnie dokonać takiego doboru celowego. Potrzebowaliśmy w każdej gminie dokonać 20 ankiet, to jest 40 w typie, a 200 w ogóle. No i już teraz mogę powiedzieć, o czym powie więcej koleżanka, że to czasami w niektórych gminach to było naprawdę duże wyzwanie, żeby znaleźć 20 rolników spełniających założenia badawcze. Ostateczny wybór, jakiego dokonaliśmy, prezentuje się na tej mapie. Jest to 10 gmin plus 5 gmin zapasowych. Jest to nawet więcej niż 5 województw. Są to gminy z 5 typów. Może nie będę ich czytał dokładnie, bo tutaj koleżanka będzie omawiała te badania. Natomiast kolejne założenie, które poczyniliśmy, to, że nie badamy tylko tych 10 gmin, ale też gminy sąsiadujące z tego samego typu. Dlatego łącznie do badania mieliśmy przeznaczone, czy też możliwość zbadania 61 gmin z tych 5 typów. I już tak na koniec tylko powiem, że po tym wyborze mieliśmy świadomość, że choć te gminy mogą prezentować się podobnie w takich ogólnych statystykach, na przykład Nasielsk i Brzeźnica, wydawałoby się, że gminy podobne do siebie, bo ludność podobna i ubezpieczeni w KRUS podobnie, ale jeśli wejrzymy sobie w głąb, to zobaczymy, że tutaj w Nasielsku pojawia się dwukrotnie więcej liczba osób, czy też rolników wnioskujących o płatności, dziesięciokrotnie większa suma opryskiwaczy, czy też trzykrotnie większa suma prenumeratorów prasy rolniczej. Dlatego należałoby się spodziewać, że to jednak Nasielsk będzie tą gminą, w której łatwiej dotrzeć do tych aktywnych producentów rolnych. I tutaj kolejna taka mapa, już końcowa, odsetek użytków rolnych objętych płatnościami bezpośrednimi. Jadąc w teren, spojrzeliśmy sobie na tą mapę, żeby móc spodziewać się miejsc, w których ta aktywność rolnicza faktycznie istnieje. Zobaczmy, że w niektórych gminach właściwie większość użytków rolnych objęta jest płatnościami bezpośrednimi, ale na przykład wokół
Warszawy, czy właśnie na tej rozdrobnionej wsi tak zwanej galicyjskiej, niekoniecznie, czyli należałoby się tutaj znowu spodziewać, że tam no, ta produkcja jest już ograniczona. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Na razie wszyscy referenci niesamowicie trzymają się czasu. Ja nie mam szans pokazać mojej kartki 5 minut. Bardzo dziękuję, Łukasz. Zapraszam panią Dominikę Zwęglińską, która opowie nam o szczegółach badań realizowanych w tych właśnie wybranych i opisanych przez Łukasza Komorowskiego gminach. Masz więcej czasu niż ci mówiłam, że masz. Więc zacznijmy od tego, że ostatecznie badania nasze terenowe zrealizowaliśmy w tych 5 typach gmin, o których mówił Łukasz Komorowski. W typie pierwszym, czyli z dominacją rolnictwa tradycyjnego, to były gminy Boćki i Sterdyń. W gminach typu drugiego, czyli z rolnictwem wielkoobszarowym, to była gmina Połczyn-Zdrój i Człopa. W gminach typu trzeciego z przewagą funkcji rolniczej to były gminy Drużbice i Nasielsk. W gminach typu czwartego, czyli z wielodochodowym, rozdrobnionym rolnictwem, to były gmina Brzeźnica i Lisia Góra. No i w ostatnim tym typie piątym, gdzie występuje równowaga sektorów i są to gminy wielofunkcyjne, były to gminy Inowrocław i Pleszew. W każdej z tych gmin, tak jak już Łukasz powiedział, zrealizowaliśmy w sumie zrealizowaliśmy 205 ankiet i jak Państwo widzicie, 90% naszych badanych to byli mężczyźni, 10% stanowiły kobiety. Badani to były głównie osoby młode, bo prawie połowa ankietowanych stanowili badani w wieku 41-60, 1/3 stanowili młodzi rolnicy do 40 roku życia, a pozostały odsetek rolnicy powyżej 61 roku życia. Mamy dość silnie reprezentowanych w próbie rolników z wykształceniem średnim. Dalej 1/3 stanowią rolnicy z wykształceniem podstawowym, no i 1/4 rolnicy z wykształceniem wyższym. Jak Państwo widzicie, mamy dość mocno zróżnicowaną strukturę próby, jeżeli chodzi o powierzchnię gospodarstw, ponieważ rolnicy, do których dotarliśmy przede wszystkim, to są rolnicy, których gospodarstwa zajmowały powierzchnię od 11 do 30 hektarów. 1/5 i właściwie tyle samo to były gospodarstwa od 31 do 50 hektarów i od 51 do 100. No a pozostałe odsetki były dość nieliczne. A jak ta nasza próba ma się do tego, jak wygląda struktura właścicieli gospodarstw w całej Polsce? I tutaj należałoby powiedzieć, że badanych w celowo dobranych lokalizacjach, o czym powiedziałam, dobieraliśmy metodą kuli śniegowej. Jeden badany polecał nam kolejnych i tak dotarliśmy do naszych rolników. Właśnie tutaj jeszcze należałoby zaznaczyć to, że naszym celem było dotarcie do profesjonalnych rolników, to znaczy takich, którzy rzeczywiście utrzymują się z rolnictwa. To o tym we wstępie mówiła tutaj dr Sylwia Michalska. No i jak Państwo widzicie, nasza próba jednak odbiega od tej struktury gospodarstw w Polsce. Mamy nadreprezentację mężczyzn, a właściwie może niedoreprezentowane kobiety mamy w tej próbie, co już tutaj Sylwia też wspominała, że po prostu wynika z tego, że kobiety prowadzą najsłabsze gospodarstwa, więc w ten sposób to możemy tłumaczyć. Mamy nadreprezentację rolników ze średnim i wyższym wykształceniem, ale mamy także niedoreprezentowanych rolników w tym średnim wieku. No i tak jak powiedziałam, ta niereprezentatywność naszych badań tutaj wynika z tego, że po prostu staraliśmy się dotrzeć do rolnika, który rzeczywiście utrzymuje się z rolnictwa, do aktywnego producenta rolnego, jak go nazywaliśmy. Głównym celem naszych badań terenowych, a właściwie tej części badań, czyli tej części medialnej, było odpowiedź na 3 główne pytania. Po pierwsze, jakiej wiedzy szukają rolnicy, gdzie rolnicy szukają wiedzy oraz jaką rolę wśród źródeł poszukiwania informacji i wiedzy odgrywa prasa. I po pierwsze zapytaliśmy badanych o tym, jakiej właśnie wiedzy szukają.
Z naszych badań wynika, że najczęściej rolnicy szukają wiedzy o technikach produkcji roślinnej i zwierzęcej, o marketingu, sprzedaży i ocenach oraz o wiedzy o nowych technologiach w rolnictwie. Z drugiej strony należałoby się przyjrzeć temu, jakiej wiedzy nie szukają, czyli pewnie czują, że nie potrzebują rolnicy. I tutaj w tym zakresie najwięcej ankietowanych wskazało, że nigdy nie szuka albo rzadko szuka wiedzy o przepisach prawnych oraz o kierunkach zmian wspólnej polityki rolnej. Jeżeli przyjrzymy się rozkładowi odpowiedzi badanych z uwzględnieniem cech, to wydaje się, że to kobiety prowadzące gospodarstwa są bardziej aktywne w poszukiwaniu profesjonalnych informacji. One częściej mówiły, że często potrzebują informacji w tych poszczególnych zakresach tematycznych niż mężczyźni, chociaż odsetek odpowiedzi mężczyzn wyprzedził odpowiedzi kobiet w zakresie poszukiwania wiedzy o nowych technologiach w rolnictwie oraz w zakresie technik produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jeżeli chodzi o wiek, to bez względu na wiek badani najczęściej szukają informacji o nowych technologiach w rolnictwie, o marketingu, sprzedaży, cenach oraz o technikach produkcji roślinnej i zwierzęcej. I tutaj należy powiedzieć, że to młodzi rolnicy są bardziej aktywni w poszukiwaniu wiedzy, w docieraniu do informacji profesjonalnych. Podobnie jest z wykształceniem. Możemy wskazać, która grupa jest bardziej aktywna i tutaj zdecydowanie przeważają rolnicy z wykształceniem średnim i wyższym. Rolnicy z niskim poziomem wykształcenia, to znaczy z wykształceniem podstawowym albo zawodowym, częściej wybierali odpowiedzi rzadko lub nigdy nie potrzebują bez względu na ten obszar tematyczny. A jeżeli chodzi o powierzchnię gospodarstw, to bardziej aktywni w poszukiwaniu wiedzy są ci rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 30 hektarów. Kolejnym naszym założeniem było dowiedzenie się, gdzie rolnicy szukają wiedzy, jakie są te źródła kluczowe w pozyskiwaniu informacji dla rolników. I badanych poprosiliśmy o przyporządkowanie częstości korzystania z katalogu mediów, ale też innych źródeł wiedzy w różnych zakresach informacji. Te zakresy informacji to było po pierwsze informacje typu codziennego, takie daily newsy. Po drugie informacje praktyczne dotyczące pogody, przepisów, urządzania domu, zachowania się w różnych sytuacjach. I ostatnią tym zakresem były informacje profesjonalne potrzebne do prowadzenia gospodarstwa. No i tutaj jak Państwo widzicie, na to, że często korzystają z danego źródła informacji, rolnicy wskazali jednoznacznie, właściwie w największych odsetkach na internet. Jeżeli chodzi o informacje praktyczne i codzienne, to za internetem mamy telewizję, a jeżeli chodzi o informacje branżowe, profesjonalne, rolnicze, tutaj bardzo mocno wybija nam się prasa. I tu ponownie za chwileczkę przejdę do omówienia tych odpowiedzi szerzej, ale wydaje mi się, że dla porządku odnotujmy też odpowiedzi nigdy, ponieważ one wskazują na zmierzch niektórych tradycyjnych źródeł informacji. Dotyczy to przede wszystkim źródeł osobowych, takich jak rodzina, przyjaciele i autorytety, które tutaj dość mocno nam się wybijają, a z drugiej strony bardzo mocno albo bardzo silnie popularność traci radio. Przynajmniej tak wskazują na to odpowiedzi naszych badanych. I teraz skupiając się już na poszczególnych elementach wiedzy branżowej, proszę zobaczyć, że podstawowym źródłem informacji dla rolników, jeżeli chodzi o wiedzę profesjonalną, tak jak już wspomniałam, to jest internet. Za nim plasuje się prasa, a dalej telewizja. Telewizja wyprzedza właściwie prasę tylko w zakresie wiedzy o sytuacji rolnictwa i rolników w Unii Europejskiej i o kierunkach zmian wspólnej polityki rolnej. Wydaje mi się, że należy tutaj także odnotować dość znaczące odsetki
badanych, którzy wskazali, że kursy i szkolenia pozostają dla nich ważnymi kategoriami wiedzy, szczególnie w zakresie wiedzy o nowych technologiach w rolnictwie i wiedzy specjalistycznej dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej. I teraz właśnie pokażę Państwu ten szczegółowy rozkład odpowiedzi, więc bez względu na płeć, oczywiście internet jest tym podstawowym źródłem informacji. Dla młodych rolników podobnie, oczywiście internet. Rolnicy w wieku 41-60 wybierali internet oraz prasę, ale już ci najstarsi rolnicy w naszej próbie prasę i telewizję. Tamten internet nie był tak silnie widoczny. Jeżeli chodzi o wykształcenie i powierzchnię, to zauważyliśmy kilka takich stopniowalnych tendencji, czy też prawidłowości. Po pierwsze, im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższy odsetek badanych deklarował pozyskiwanie informacji z internetu. A po drugie, im niższy poziom wykształcenia, tym ważniejszym źródłem informacji rolniczej była telewizja. A z kolei, jeżeli chodzi o powierzchnię gospodarstwa, należało powiedzieć, że im mniejsze gospodarstwo, tym znaczenie telewizji kosztem znaczenia internetu wzrastało, a im to gospodarstwo było większe, tym internet jako narzędzie pozyskiwania wiedzy było duże. Chociaż tutaj należy odnotować, że prasa była także ważnym źródłem informacji, ale przede wszystkim dla tych rolników dużych, posiadających więcej niż 30 hektarów. Tutaj dochodzimy do trzeciego pytania, jakie sobie postawiliśmy, czyli jaką rolę wśród źródeł pozyskiwania informacji odgrywa prasa. Więc podobnie jak w badaniu Kati, także zapytaliśmy naszych badanych o to, czy czytają prasę fachową związaną z pracą w gospodarstwie rolnym. Jak Państwo widzicie, ponad 3/4 odpowiedziało, że tak, 22,4 respondentów powiedziało, że nie, więc oczywiście zapytaliśmy ich, dlaczego nie czytają. I tutaj okazuje się, że nie czytają dlatego, że czytają w internecie, nie czytają, bo nie mają czasu i nie czytają dlatego, że nie potrzebują. To były trzy główne odpowiedzi. Wydaje mi się, że tutaj jest, to już dzieliłam się z tym z Sylwią, zaobserwowaliśmy ciekawostkę, właściwie nieco paradoks, że to rolnicy z niskim poziomem wykształcenia najczęściej mówili nam, że nie potrzebują. Nam się wydawałoby, że komu jak komu, ale im właśnie może ta wiedza by się przydała. I kolejne kwestie, które poruszyliśmy w naszym badaniu, to było deklarowane czytelnictwo już konkretnych tytułów oraz rozpoznawalność. Jeżeli chodzi o czytelnictwo, to nasi badani rolnicy najczęściej deklarowali, że czytają Topagrar i tygodnik Poradnik Rolniczy, które właściwie uzyskały ponad połowę wskazań wszystkich badanych. Licznie reprezentowane także były wydawnictwa ośrodków doradztwa rolniczego. Ja je tutaj pokazuję zbiorczo, ale analizowaliśmy je jakby każdy tytuł dla województwa, w którym byliśmy, się tam pojawił. I tutaj właśnie rozpoznawalność. Rozpoznawalność zbadaliśmy w ten sposób, że przygotowaliśmy broszurę z tytułami, które tutaj Państwo, okładkami, tak, które Państwo widzą. I chcieliśmy sprawdzić, czy jak rolnik zobaczy okładkę i tytuł, to czy ten materiał graficzny spowoduje, że on skojarzy, bo być może nie kojarzą nazwy, ale jak już zobaczy przed sobą, to wtedy mu się skojarzy. No i okazuje się, że ponownie Topagrar i Tygodnik Poradnik Rolniczy są najbardziej rozpoznawalnymi pismami. Dalej wydawnictwa ośrodków doradztwa rolniczego, a za nimi Farmer, które były najliczniej wskazywane i właściwie otrzymały 3/4 wskazań właściwie wszystkich. Kolejnym krokiem było dowiedzenie się, jakie są najbardziej interesujące działy dla rolników, to znaczy jakie treści są dla nich najciekawsze. I tutaj, tak jak Państwo widzicie, po pierwsze uprawa roślin była tym najciekawszą treścią, dalej mechanizacja i technika, hodowla zwierzęca i ogólnie produkcja rolnicza. To po prostu padało bez szczegółowych informacji, dość ogólne były te informacje. Już zmierzając do końca i powoli po
Podsumowując, wracając do tych pytań, które sobie zadaliśmy, po pierwsze, jakiej wiedzy szukają rolnicy? I z naszych badań wynika, że rolnicy szukają przede wszystkim wiedzy o nowych technologiach w rolnictwie, o marketingu, sprzedaży i cenach oraz o technikach produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rolnicy szukają wiedzy przede wszystkim w internecie, w prasie i w telewizji. Tak jak mówiłam, to jest dość mocno zróżnicowane w różnych kategoriach wieku. I teraz przechodząc do ostatniego pytania, czyli do tego, jaką rolę wśród źródeł pozyskiwania informacji odgrywa prasa, należało powiedzieć, że owszem, prasa dalej jest ważnym źródłem informacji, przede wszystkim informacji i wiedzy specjalistycznej dotyczącej technik produkcji, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, ale także jest ważnym źródłem informacji o nowych technologiach w rolnictwie. A dla kogo prasa jest ważna? Przede wszystkim dla rolników po 40 roku życia. Dla tych rolników i zwykle ona występuje w tandemie z innymi źródłami informacji, z telewizją, dla starszych rolników, dla tych rolników w wieku 41-60 z internetem. Jest istotna dla osób z wykształceniem rolniczym, a także dla rolników z wykształceniem co najmniej średnim. No i jak już o tym wspominałam, prasa jest istotnym źródłem informacji dla właścicieli dużych gospodarstw o powierzchni powyżej 50 hektarów. I na tym chciałabym skończyć, ale chciałabym powiedzieć, że mamy dużo jeszcze ciekawych informacji w raporcie. Tutaj wybrałyśmy kilka, żeby skupić się właśnie na tych trzech kluczowych pytaniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ujęłaś tego pytania, które bardzo nas zaskoczyło, jeśli chodzi o to, co się dzieje z tymi papierowymi gazetami potem. To pytanie jest rozwinięte w raporcie. Pytaliśmy też, co się dzieje z tymi kupowanymi czy prenumerowanymi gazetami po przeczytaniu. I nawet wprowadziliśmy takie kategorie, że wrzucam do śmieci segregując, wyrzucam do śmieci nie segregując, ale okazało się, że jest trochę tak jak 100 lat temu, czyli że tą prasę się po prostu zbiera i kolekcjonuje i się jej wcale nie wyrzuca, tylko ona pozostaje w... Tak, tak. I też pytaliśmy, że dużo osób też przekazuje ten przeczytany numer dalej i tak naprawdę czytelników jest więcej niż wydrukowanych egzemplarzy. Bardzo dziękuję. Naprawdę zaczynamy mieć zapas czasu na długą dyskusję. Teraz, proszę Państwa, będziemy mieli nietypowy referat, bardzo, bardzo interesujący, ponieważ chciałabym tutaj zaprosić pana Stanisława Suchorskiego, który jest rolnikiem. Jest pan Stanisław? Jest, zapraszamy. Schował mi się pan tutaj za panem. I to jest, proszę państwa, totalnie nietypowy rolnik, który korzysta z bardzo nowoczesnych technologii i opowie nam pan, co państwo robicie w ramach takiego, ja nie wiem, to mówić, projekt Ostoja Wioska 3.0, czy to jest... Projekt jest w toku, a jak wy się nazywacie? To już do mikrofonu. Tak, prezentacja jest przeniesiona i ma pan mnóstwo czasu. Proszę się nie śpieszyć. Jeszcze dyskusja. Tak, 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 oczywiście. Witam państwa. Tak, ja nazywam się Stanisław Suchorski. I tak, przez ostatnie 10 lat prowadziłem rolnicze, ekologiczne gospodarstwo warzywnicze w zachodniej Wielkopolsce. Obecnie jestem szefem produkcji w rolniczej spółdzielni produkcyjnej Ostoja Natury. Moja tutaj dzisiaj prezentacja dotyczy zagadnienia nowe media w życiu współczesnego rolnika. I troszeczkę właśnie tak na tutaj tle naszej spółdzielni chciałem tutaj kilka takich tematów poruszyć. Tak, przede wszystkim chciałem zacząć od w ogóle takich wyzwań, z jakimi współczesny rolnik musi się dzisiaj zmierzyć i zagadnień w celu zoptymalizowania swojej produkcji. I tutaj takie cztery wyróżniłem zagadnienia. To jest wydajność, bezpieczeństwo produkcji, przyjazność środowisku oraz produkty wysokiej jakości. Przede wszystkim, jeśli rolnik chce, aby jakby cała jego działalność miała sens, jego gospodarstwo przede wszystkim musi być wydajne ekonomicznie, prawda? To się musi nam spinać biznesowo, także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bezpieczeństwo produkcji. No, trzeba pamiętać, że produkcja rolnicza niesie ze sobą dosyć duże ryzyko. Także rolnik musi zastosować takie technologie, aby to ryzyko zminimalizować.
Przyjazność środowisku. No niestety dzisiaj już widać na świecie, że niestety rolnictwo konwencjonalne niestety no, doprowadza do degradacji środowiska i ja już nawet tutaj nie mówię o jakby pójściu w kierunku jakby zagadnieniu samego rolnictwa ekologicznego, ale w rolnictwie konwencjonalnym no już też po prostu się podchodzi do tego zagadnienia w kierunku takiej równowagi pomiędzy tą wydajnością, ale jednak też bycia w harmonii ze środowiskiem. Produkt wysokiej jakości, no niestety dzisiaj, znaczy niestety bardzo dobrze, klienci, konsumenci mają coraz większą świadomość, coraz bardziej szukają i sprawdzają produkty i też dlatego rolnik musi zwrócić uwagę na jakość tego produktu. To już nie może być byle jaki produkt, byle było jak najwięcej, ale przede wszystkim on musi mieć odpowiednią jakość. I takie zagadnienia, przed którymi rolnik musi się zmierzyć, sytuacja technologiczna w rolnictwie, czyli mechanizacja, robotyzacja, wyjałowienie gleb i zagrożenia klimatyczne. No mechanizacja to jest rzeczywiście rolnik, no dzisiaj na rynku jest, jeśli chodzi właśnie o rynek maszyn, jest tak duża różnorodność i jest tak duża konkurencja, że ciężko jest rolnikowi naprawdę się zorientować, które z danych maszyn są dla niego odpowiednie, które są najlepsze, no i gdzieś musi do tych informacji dotrzeć. To samo dotyczy robotyzacji. Tutaj jeszcze jest element taki bardziej globalny, bo często są to jakieś nowoczesne technologie, które niekoniecznie możemy zobaczyć, nie wiem, u sąsiada za miedzą, tylko na przykład gdzieś po drugiej stronie globu, prawda? Kolejna rzecz, wyjałowienie gleb, tak, czyli tu już ten temat trochę poruszyłem, jeśli chodzi o takie bycie w harmonii ze środowiskiem, czyli też szukanie technologii i szukanie informacji, jak sobie poradzić z tym problemem. Oraz oczywiście zagrożenia klimatyczne. No, widzimy, że ten klimat się zmienia. Ja osobiście jako rolnik no, w ostatnich latach miałem duży problem z suszą w takim sezonie letnim. No i też tutaj rolnik musi znaleźć odpowiednie technologie, jak sobie radzić z takimi problemami, prawda? No i tutaj właśnie z odsieczą przychodzą nam nowe media, czyli inteligentna wieść dobrodziejstwa ery smart. Co przede wszystkim? Brak bariery odległości. Tak? Jaki przykład mogę podać, kiedy 10 lat temu zaczynałem tworzyć moje gospodarstwo, musiałem na przykład, przez to, że to jest gospodarstwo położone w lasach, jest dużo dzikiej zwierzyny, musiałem jakoś ochronić moje uprawy i musiałem ogrodzić to gospodarstwo. Niestety nie mogłem, znaczy firma, która miała grodzić, nie mogła u mnie grodzić. On miał być, był specjalistyczny sprzęt do wbijania słupów do tego ogrodzenia. Niestety no, ta firma nie mogła mi tego zrobić. Musiałem sam znaleźć te informacje i dotarłem do firmy w Nowej Zelandii, która produkuje odpowiednie maszyny do wbijania takich słupów. Mogłem sobie wejść na ich stronę, otworzyć odpowiednie materiały wideo, zobaczyć jak te maszyny działają i taką maszynę mogłem skonstruować sam i sobie tą robotę sam u siebie wykonać, prawda? To taki przykład właśnie tej braku bariery odległości, że rolnik może dzisiaj sprawdzać te zastosowania na całym świecie. Oczywiście ciągły dostęp do aktualizowanej wiedzy. No w telewizji, jeśli, nie wiem, oglądamy jakiś program rolniczy, no musimy być o jakiejś określonej godzinie, tak, obejrzeć ten program, on się kończy i kończy się temat. Dzięki internetowi, dzięki nowym mediom możemy do tej wiedzy zawsze wracać, w każdej chwili możemy sobie ją powoli dozować, tak, i no jest ona dla nas cały czas dostępna. No niskie koszty komunikacji, no oczywiście, no tutaj pozyskanie wiedzy w internecie to jest jakiś tam nasz czas, no jakaś tam opłata za abonament. No i oczywiście popularyzacja platform UGC, czyli tech User Generated Content. No tutaj głównie mówię oczywiście o YouTubie, o takich platformach wideo, prawda, czyli IPLA, gdzie no ci rolnicy mogą tych informacji szukać. A na koniec też taka ważna rzecz, od specjalisty do producenta, czyli
Trzeba pamiętać, że rolnik posiada swój pewien know-how, wiedzę, która ma swoją wartość. Dzięki tym platformom ten rolnik może tę wiedzę, może się nią dzielić i też po prostu może na niej zarabiać. To może być jako dodatkowe takie źródło zarobku dla rolnika. No coraz więcej jest różnych takich programów, które tutaj zresztą zaraz pewne przykłady podam, gdzie właśnie rolnicy się dzielą tą wiedzą i po prostu na tym też jest dla nich dodatkowym źródłem dochodu. I no właśnie teraz przykłady wdrożeń z wykorzystaniem nowych mediów. Tutaj na przykład takim jednym przykładem to jest rolnik, który troszeczkę też się, znaczy nawet nie troszeczkę, inspirujemy się u nas w spółdzielni. Urban Farmer Kelty Stone, to jest rolnik z Kanady, który tak naprawdę rozpoczął swoją, czy w ogóle jego uprawa dotyczy uprawy rolniczej w takich stosunkach miejskich. On tak naprawdę rozpoczął chyba swoją, tą swoją małą farmę chyba na jakichś 20 arach i generalnie pokazuje, jak na małym obszarze można prowadzić wydajne, biznesowo spinające się małe gospodarstwo i po prostu z tego się utrzymywać. Też microgreens, też taka ciekawa rzecz oraz pasywny greenhouse, to jest też taka technologia, czyli stworzenie jak najbardziej, jeśli chodzi o uprawy pod osłonami, czyli sprawienie, aby uprawy pod osłonami były jak najbardziej wydajne ekonomicznie. U nas akurat w spółdzielni wdrażamy taką technologię, właśnie połączenie geotermii z izolacją powietrza, taki tunel foliowy, który ma dwuwarstwową folię, w środku jest, krąży powietrze, oprócz tego to powietrze jeszcze krąży pod ziemią, gdzie jest ogrzewane, także takie różne zastosowania są w takim tunelu wykorzystane, wtedy uprawę można prowadzić przez cały rok i jest to wszystko dużo bardziej wydajne ekonomicznie. Tutaj akurat przykład z Europy, to jest pan Richard Perkins, akurat tu już jest rolnik w takich bardziej już warunkach wiejskich, ale też pokazujący, jak na małej przestrzeni można produkować bardzo wydajnie i też tematy właśnie związane z no-dig, czyli takie bezorkowe, jak zminimalizowana przerzucanie tej takiej warstwy próchnicznej, glebowej. I taki jeszcze kolejny, ostatni przykład, jeśli chodzi o takie wykorzystanie tych mediów, to jest Farbot. To jest takie urządzenie wymyślone przez Uniwersytet w Kalifornii, które też będziemy u nas testować. To takie, można powiedzieć, takie małe laboratorium dla rolnika, czyli na takiej przestrzeni powiedzmy 2 metrów na metr, takie ramię robota przeprowadza cały proces uprawy, tak? Od zasiania przez nawodnienie, przez nawożenie i cały ten proces produkcji. Ale co jest w tym wszystkim najważniejsze, dlaczego o tym mówię, że to jest taki projekt open source, czyli wszyscy rolnicy korzystający z takiego farmbota wrzucają, uploadują, tam to jest online i oni wrzucają do tego farmbota swoje doświadczenia i swoją wiedzę i każdy użytkownik na całym świecie takiego farmbota, każdy rolnik, nie tylko rolnik, bo tak naprawdę jest to urządzenie też jakby przeznaczone dla ludzi na przykład mieszkających w miastach i można sobie takiego farmbota gdzieś na przykład zainstalować na balkonie, ale chodzi o to, że rolnicy dzięki temu się dzielą swoją wiedzą, tak? Jest ta wiedza tutaj uploadowana i jakby każdy może z niej skorzystać i też ulepszyć produkcję. No i teraz już przejdę do naszej platformy w spółdzielni. Tutaj korzystamy z takich zagadnień jak oczywiście strona www, jak Facebook, konto Instagram, Ostoja Natury TV, o czym taka nasza platforma telewizyjna, o której zaraz troszeczkę szerzej powiem, newsletter i platforma sprzedaży online. I co jest tutaj ważne, dlaczego jest tyle tych różnych pozycji? Trzeba pamiętać, że czy klient, czy jakiś producent, czy osoba w ogóle interesująca się takimi zagadnieniami, niekoniecznie jest ukierunkowana na jakiś jeden sposób pozyskiwania tych informacji, prawda? Niektórzy bardziej korzystają z Facebooka, niektórzy bardziej korzystają, nie wiem, z Instagrama, ktoś bardziej lubi YouTube, ktoś, nie wiem, szuka tych informacji po prostu w wyszukiwarkach. Dlatego jest ważne, żeby tą różnorodność na swoich takich różnych platformach zapewnić.
I teraz chcę trochę powiedzieć o naszej, tak przykładowo pokazując, jaki też mamy tutaj zamiar docierania z tymi informacjami, dzielenia się informacjami z klientami czy z producentami. To jest Ostoja Natury TV, to jest taki nasz kanał, który obecnie jest, działa na YouTubie, dodatkowo też powinien być na IPLi, no i jeszcze może będziemy korzystać jeszcze z innych platform docelowo. I co tutaj nam chodzi w tym kanale, czyli tak, idea, naszą ideą jest takie stworzenie referencyjnego gospodarstwa, które już tworzymy, zachęcające rolników posiadających gospodarstwa poniżej 100 hektarów do przechodzenia na ekologię w celu zwiększenia wydajności ekonomicznej tych gospodarstw po prostu. I to jest ważne i to jest jakby ważna rzecz, że dzięki temu te gospodarstwa będą bardziej wydajne ekonomicznie. Jakby idea sama ekologii też jest ważna, ale chcemy też, żeby te gospodarstwa na siebie zarabiały. Oczywiście know-how, chcemy się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniami i technologiami, które wprowadzamy u nas w spółdzielni. No i te programy oczywiście niektóre są bardziej może ukierunkowane dla amatorów i ludzi, może którzy niekoniecznie są związani z rolnictwem, a niektóre bardziej dla profesjonalistów rolników. No i też oczywiście bardzo ważna budowa więzi z klientem i odbiorcami, prawda? Czyli troszeczkę pokazanie ludziom, jak tak wygląda to rolnictwo od kuchni w celu też no, zwiększenia tego zaufania, szczególnie jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, bo w Polsce oczywiście to się coraz bardziej rozwija, ale jeśli chodzi o zaufanie klientów do producentów, no tutaj trzeba troszeczkę nad tym popracować. I tu pierwszym naszym takim programem na tej naszej platformie Ostoja TV to jest Życie Ostoi, czyli właśnie takie pokazanie troszeczkę, jak to wygląda wszystko od kuchni. To są poradniki, przewodniki, dokumenty. Pokazujemy, jak ta nasza produkcja wygląda. Dzielimy się z różnymi technologiami, które u nas wprowadzamy. FarmGear, ja tutaj może pokażę, bo to jest taki program. Będziemy tu mieć dźwięk? Tak? Okay. Zobaczymy, czy coś tutaj nie chce mi chyba się to odpalić. Ale dobrze, nic, chyba tutaj widzę, że chyba i tak mi się to nie odpali, także chciałem pokazać taki krótki intro do takiego programu, jak to wygląda. Coś to widzę, mi chyba nie działa tak, jak powinno działać. Dobrze, to nic, ja może tylko opowiem. To jest taki program akurat bardziej pokazujący oczywiście mechanizację i wprowadzanie nowych technologii, jakie technologie chcemy u siebie wprowadzać. Tak, i jak to wygląda pod względem właśnie tej całej mechanizacji. Ziółka Marysi to taki kolejny nasz program, który dopiero będziemy tak naprawdę odpalać, czyli podróż po świecie ziół, receptury, czyli prawda, kuchnia, wiadomo, wywary, czyli lecznictwo i uprawy. I tutaj jest akurat ważna rzecz dotycząca w ogóle ekologii. Zioła są ważnym źródłem środków ochrony roślin w ekologii. I to też są takie różne stereotypy. Często się mówi, że żywność ekologiczna to jest żywność niepryskana, co jest naprawdę nieprawdą, bo jak najbardziej opryskiwacz w gospodarstwie ekologicznym jest jedną z podstawowych maszyn. Pytanie, czym się pryska, prawda? I właśnie chcemy pokazywać, jak robić różne środki ochrony roślin właśnie na bazie ziół w ekologii. Także to też jest taki dodatkowa tutaj rzecz. I taki ostatni program, który też dopiero się będzie tworzył, taki program publicystyczny, Ekonarchia, taki panel dyskusyjny, można powiedzieć, na który poruszone są takie tematy, na które czasami nie ma czasu w telewizji, żeby je do końca tak wyczerpać i poopowiadać. To jest też no, właśnie taka przewaga nowych mediów, że często to mogą być długie programy. Taki program, jeśli sobie oglądamy, możemy go sobie przerwać i wrócić, nie wiem, na zajutrz, prawda? I sobie resztę takiego programu obejrzeć. Także też taki program chcemy stworzyć. Tutaj przykładowo podałem na przykład ekologia versus konwencja albo spółdzielnia versus spółka kapitałowa. No i na koniec chciałem jakby tu jeszcze pokazać, że jakby też ta przewaga nowych mediów nad starymi, czyli nowe media i przenikanie się wielu obszarów, czyli
Na przykład przykładowo, jeśli oglądam jakiś film na YouTubie, prawda, mam od razu pod spodem komentarze do tego filmu, mam od razu linki aktywne, które mogę sobie kliknąć, one mnie odnoszą do innych filmów związanych z tą tematyką, prawda, tego nie mieliśmy ani w telewizji, ani w prasie. Oczywiście, jeśli w telewizji mam jakiś odnośnik do czegoś, to no muszę dopiero to gdzieś znaleźć, prawda, i samemu poszukać. Tutaj mam to wszystko od razu aktywne i mogę na bieżąco te sprawy jeszcze sprawdzać i z różnych stron na to zagadnienie spojrzeć i je sprawdzić po prostu, prawda, bo o tym mówiliśmy, że wczesno w internecie, tu przede mną było to powiedziane, jest często różnych informacji akurat niezgodnych do końca z rzeczywistością, no i musimy je sprawdzić. Dobrze, i to by było wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję. Trochę nas pan tą nowoczesnością chyba przytłoczył. Mam nadzieję, że będzie szansa jeszcze ten film odpalić. Zaraz poprosimy o to. Czy on się nie załadował? Czy on jest? Czy musimy internet podpiąć, żeby on się pokazał? Proszę państwa, natomiast ponieważ to był ostatni referat z przewidzianych dzisiaj, to chciałabym otworzyć dyskusję. Mamy chyba jeszcze wszystkich referentów na sali, także pytania mogą być zarówno do osób prezentujących się w pierwszej, jak i w drugiej części konferencji. Mamy mobilny mikrofon i możemy go zaraz tutaj państwu udostępnić. Czy są jakieś pytania? Już widzę, że pani dyrektor się zgłasza. Jak jesteśmy? Dobrze, to może na razie zróbmy sesję pytań. Jeśli mogłabym, nie wiem, czy Weronika jest, mogę cię prosić o pomoc? Bardzo panu dziękuję. Moniko, to na razie tak. Łukasz się już włączył. Ja pozwolę sobie siedzieć, żeby do notatek zaglądać, bo to jednak duża doza wiedzy i informacji tutaj została podana, choć faktycznie nie Sylwia, w tej ilości danych, które zostały przekazane, gdzieś nam zgubił się ten dylemat pomiędzy wiedzą a informacją, który też przecież mieliśmy, realizując ten projekt. Ja zacznę od pytań. Pytania do pani profesor z pierwszej części. Moje są takie, czy wszystkie tytuły mają już wydania internetowe i kiedy był ten czas, kiedy ta eksplozja tych wydań internetowych się rozpoczęła? To znaczy się, czy to było 10 lat temu, jak wyszliśmy do, czy 15, jak wyszliśmy do Unii, czy może to się dzieje w tej chwili? Drugie pytanie to na ile ta branżowa prasa przemyca treści polityczne. Trzecie pytanie to jaki procent w tej prasie zajmują reklamy. Znaczy, tu nie chodzi o aptekę i o detale, tylko trochę o taką masę, bo ostatnio wpadł mi do ręki jakiś taki periodyk typu Klaudia czy coś takiego, to właściwie miałam, nawet nie Klaudia, coś jeszcze mniejszego, to w ogóle miałam wrażenie, że tylko reklamy tam oglądam. Jakieś Avanti czy coś takiego. I taki komentarz. Trochę też wynikający z referatu akurat pani profesor Kaczmarek-Śliwińskiej. Też uważam, że prasa rolnicza to nie jest jej schyłek. I fajnie, że to wyszło w badaniach pogłębionych naszych wywiadach, że jest to zróżnicowanie wiekowe, również to też bardzo czułam. Faktycznie ten wiek 40 lat to jest dobry wiek dla kategorii młodego rolnika, bo to jest taki moment przełomowy, gdzie identyfikowaliśmy w ogóle inne spojrzenie na sukcesję, na dostęp właśnie tej informacji pozyskiwania z internetu, na to skąd, jakby co jest moim właśnie tym głównym źródłem pozyskiwania wiedzy, ale jednak myślę, że zrobię taką predykcję i powiem, że 20 lat daje prasie, a później już jak przejdą ci obecni 30-latkowie, wejdą w wiek 50 czy 60 lat, to jednak prasa będzie faktycznie jakimś takim dobrem luksusowym. To znaczy, będzie trzeba mieć czas na to i to też tutaj pozwólcie państwo, że ponownie zacytuję Olgę Tokarczuk, ale jestem pod wielkim wrażeniem jej mowy noblowskiej, która powiedziała, że dzisiaj czytanie jest luksusem. I ja myślę, że czytanie prasy również jest dla rolników luksusem, którzy na to czas tak naprawdę mają zimą. Oni wyraźnie to podkreślają, że te gazety są odkładane i zimą do nich wracają.
Jak się pytaliśmy ich dlaczego, to oni mówią, bo wie pani, tak fajnie jest wziąć w rękę i tak powąchać tą prasę. Widać było po prostu te emocje, które temu towarzyszyły. Natomiast młodzi rolnicy, oni tak, czytają prasę, ale to właściwie jak im tata zostawi. Wniosek z Kati, bo jest tutaj, mam duże zdziwienie, ale potwierdziło się też w wywiadach pogłębionych, że ten rolnik profesjonalista wcale nie jest tak zróżnicowany, jak ta Polska jest zróżnicowana pod względem struktury społeczno-gospodarczej, bo Łukasz Komorowski pokazał, że faktycznie ta Polska jest zróżnicowana. Typy obszarów wiejskich są inne, ale rolnik profesjonalista, można powiedzieć przeciętnie, pokusić się, jest jeden. On jest po prostu profesjonalista o pewnej charakterystyce. Mogłoby nas tutaj zgubić to, że Dominika z kolei z Węglińska powiedziała, że jakby pokazała, że ta próba polska jest inna od tej, inaczej, że statystyka polska jest inna od tej naszej próby. Ale właśnie warte podkreślenia jest to, że nasz rolnik to był profesjonalista. A więc to nie był przeciętny rolnik, których jest 80% polskich rolników, to można powiedzieć, no 80, nie, 60, to są ci do 15 hektarów, ale my mówiliśmy o tych, którzy traktują rolnictwo po prostu jako biznes. No i cóż, i to wychodzi z kolei już z tego ostatniego referatu, ale tu przed chwilą wyszedł też jeden z rolników indywidualnych i szkoda, bo chciałam go trochę skonfrontować z panem Stanisławem. Wychodzi na to, że rolnik to po prostu jest i pewnie będzie złota rączka. To znaczy się, on musi wiedzieć wszystko. On musi wiedzieć wszystko i to pokazuje, że musi też znać język angielski, skoro chce się uczyć o technikach z Nowej Zelandii, a więc no, po prostu być na bieżąco, również i lingwistycznie. No i trochę takie pytanie do pana rolnika, już niestety nie ma indywidualnego, ale rozumiem, że pan też ma doświadczenie jako rolnik indywidualny, w tej chwili jest to rolnicza spółdzielnia, ale mamy też nasze specjalistki od spółdzielczości rolniczej, tu patrzę na Olę, widzę, że pani Olga też jest. Pytanie do was, czy rolnicy dzielą się wiedzą? Bo stereotypowo to raczej chyba się nie dzielą, bo właściwie oni pilnują tego, co u siebie wyprodukują, a jak się dzielą, to nie do końca chcą powiedzieć prawdę. Osobiście to przeżyłam, będąc w terenie w czasie żniw rzepakowych i jeden rolnik przyjeżdża do drugiego, tam ten pomiar wilgotności mierzą, no i jeden odjeżdża i ja mówię, to wy tak ze sobą współpracujecie, kooperujecie? A on mówi, gdzie tam pani, on tylko przyszedł tutaj wyczuć, co ja tutaj robię, a i tak mi prawdy nie powiedział. Więc ten stereotyp faktycznie jest taki, ale z drugiej strony, no i właśnie pytanie jest takie, czy rolnicy dzielą się wiedzą, czy lubią, czy może dlatego, że to spółdzielnia, to się dzielą tą wiedzą, a jednak rolnik indywidualny nie. I ostatnia rzecz, od właściwie 2 lat polubiłam na Facebooku rozmowy o rolnictwie. Nie chcę reklamować absolutnie tego portalu, ale to jest właściwie jedyna taka rzecz, którą gdzieś tam dodałam do ulubionych. I muszę państwu powiedzieć, że jak 2 lata temu rozpoczęła się wiosna i te wszystkie maszyny zaczęły wyjeżdżać na pole i ci rolnicy z taką pasją niesamowitą zaczęli się komunikować, czy wy już ruszyliście, a u mnie jest tak, a u mnie jest tak, a u mnie jest to, to sobie pomyślałam, kurczę, oni chyba faktycznie, to jest inne pokolenie, oni się lubią dzielić jednak tą wiedzą i chcą się dzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam taką propozycję, żebyśmy zbierali kilka pytań i dawali głos referentom, ale pani dyrektor wyczerpała kilka pytań, więc myślę, że może to jest moment, żeby pozwolić na odpowiedzi. Może w takiej kolejności, jak pytania były zadawane. Pani profesor i potem pan spółdzielca, nie wiem jak pana nazwać, dziękuję. Rolnikiem spółdzielca. Więc ja sięgnę do tego pierwszego pytania o relacje między prasą a portalami. Ja myślę, że jednak to jest dobra odpowiedź, że nie będzie tutaj odpowiedzi takiej jednoznacznej. Dlatego, że po pierwsze ja nie wiem, kiedy te portale powstawały, bo nie badałam retrospektywnie portali, tak jak zresztą prasy za bardzo retrospektywnie nie badałam, prawda? Więc natomiast cały czas powstają. To jest proces, który się nie zakończył, tak jak powstają czasopisma. To bardzo różne są strategie obecności w sieci. Są, tak jak wspomniałam, tylko
takie tytuły, które są obecne tylko jako zakładka na stronie wydawnictwa z informacją, jak wygląda dostępność, cena prenumeraty i tak dalej. Są takie, które mają tożsame wydania sieciowe, czy tożsame treści są na portalu, i w wersji drukowanej. Jeżeli dobrze pamiętam, wydaje mi się, że widziałam również portal z częścią treści dostępnej po zalogowaniu się, czyli jakaś opłata być może tutaj też jest możliwa. Są takie, które, tak jak już pani profesor w kolejnym referacie mówiła, uzupełniające treści publikują, nagrania, czy to na portalu własnym prowadzonym, czy w mediach społecznościowych. Więc nie ma tutaj ani jednorodności, ani jakiejś takiej... wiele jest różnych właśnie, wiele różnych strategii i różne tempo i różne też, myślę, decyzje co do obecności w sieci, bo nie każdy, myślę, tytuł chce się w całości pokazać właśnie licząc na to, czy jak zupełnie oczywisty sposób przyjmując tę strategię, że trzeba kupić wersję drukowaną, żeby się dowiedzieć więcej, ale to bywa różnie. Polityka jest, ale polityka jest bardzo, bardzo mądrze formatowana. Tutaj pytanie raczej do wydawców o to, czy robią to świadomie, ponieważ ta polityka pojawia się w takiej formie odniesień do ekonomii na przykład, do finansów, do konkretnych projektów, do nowelizacji ustawy, czyli ona jest kwalifikowana wtedy w kategoriach naszych jako prawo-ekonomia, nie jako polityka-polityka. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, bo w innej branży też nie widziałam czegoś takiego, bardzo ostre, zdecydowane wchodzenie w dyskurs o charakterze politycznym, czyli na przykład dyskusja na temat ustawy. Bardzo konkretna, bez żadnego głaskania, ostro definiowane postulaty, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Jeśli jest jakiś spór, a były tam przedstawiane spory, one wtedy kwalifikowane były jako społeczność. Spory pomiędzy rządem albo pomiędzy jakimiś grupami w parlamencie, a pomiędzy rolnikami, czy na przykład związkami rolniczymi i tak dalej, to też było pisane bez ogródek. Pisane było wprost, co się nie podoba, co trzeba zmienić, konkretne nazwiska. Także to było takie zaskakujące, bo w innych branżach raczej robi się to delikatniej. Tutaj ten rolnik miał taki pazur, więc była ta polityka obecna. Próbowałam sprawdzać, czy ta polityka jest obecna w jakichś konkretnych momentach, na przykład kampania wyborcza. I nie dało się tutaj tak wprost stwierdzić, więc jeśli nawet to było robione to w taki sposób wyważony i podane w takiej formie, że nie można było mieć wrażenia, że to jest jakiś nacisk, że to jest jakieś takie celowe, świadome preparowanie treści na potrzeby wyborów. Także było to podawane w taki sposób bardzo właśnie, w miarę zobiektywizowane. Tak? Czytając to w zasadzie można było poznać stronę jedną, stronę drugą, argumenty, a nie jakieś takie ukryte cele. Natomiast a propos reklamy, też kolejny interesujący temat. Rozmawialiśmy już w czasie przerwy. Są czasopisma, które mają bardzo wiele stron i bardzo wiele stron reklam. I tutaj rzeczywiście widać, że ja miałam wrażenie, czytając kilka czasopism takich, że one wręcz są do tego, żeby zarabiać. Przekazywać treści i zarabiać. Dwa podstawowe cele. W niektórych czasopismach ten cel widziałam jeden, ewidentnie jeden. Przekazać informacje. A tutaj równocześnie mogłabym postawić jeszcze również zarabiać. Zdarzyły się też czasopisma, w których wydaje mi się, że znalazłam reklamę, która była nieoznaczona. Czyli takie czasopisma zawierające na przykład wywiad. Ewidentnie według mnie jako wywiad sponsorowany. Typowa laurka. Natomiast nigdzie nie było oznaczenia, że jest to sponsorowane. Zdarzył mi się taki przypadek, chyba jeden, umieszczenia tej samej treści w trzech różnych czasopismach. To był ten sam wydawca, gdzie w jednym było oznaczone, że jest to reklama, w innym, że jest to tekst sponsorowany, a w jeszcze innym bez oznaczenia. No i tutaj można zastanawiać się, co z takim fantem zrobić. Czy to był przypadek, czy komuś się coś omsknęło, ktoś zapomniał, czy było to świadome, celowe ze względu na przykład na odbiorcę, tak? Na przykład jeden odbiorca danego tytułu nie powinien był wiedzieć, że to był tekst sponsorowany. Także bardzo, bardzo interesujące były.
takich spostrzeżeń było trochę. Tak jak mówiłam, to jest ta analiza zawartości. Tutaj Państwo widzieliście tylko analizę treści, więc to nie ma całej tej formy. A propos też rodzajów reklam, już rozmawiałyśmy z Sylwią wcześniej, reklamy, które można kwalifikować jako o charakterze bardzo silnie seksualnym, które gdzieś tam stereotypizują te płcie bardzo, bardzo mocno. Tak? To, co interesujące, znowu dla mnie zaskakujące było, nie tylko było posługiwanie się płcią kobiety, ale też mężczyzny. A to się rzadko zdarza też w prasie, bo przeważnie mamy to naznaczenie kobiety. Kobieta, która reklamuje dachówki, kiełbasę, cokolwiek innego i oczywiście musi być roznegliżowana, bo inaczej tego nie da się zrobić. Tutaj też wykorzystywano w taki instrumentalny sposób mężczyznę. Także tak, były treści i te, i te. Nie wiem, czy odpowiedziałam. Dzięki. To jeszcze Monika zadałaś, tutaj właśnie dla Pana mikrofon. Tak, ale jakie mam, mogę jeszcze raz pytanie poprosić. Aha. I przykład jeszcze był taki, czy nie wkręcacie sąsiadów, żeby im nie pokazać, dlaczego Wam tak dobrze idzie? To znaczy, no właśnie naszym jednym z celów jest pokazanie, że jak najbardziej rolnicy chcą się dzielić wiedzą i uważamy, że nowoczesny rolnik, współczesny rolnik powinien się wręcz tą wiedzą dzielić, bo tak naprawdę w grupie siła i też generalnie w ogóle dlatego też założyliśmy spółdzielnię, prawda, czyli ruch, który jakby łączy tych rolników w grupy. Także no, jak najbardziej uważam, że współczesny rolnik jak najbardziej dzieli się wiedzą. I wręcz myślę, że powinien mieć do tego taką potrzebę. Mhm. Jako rolnik indywidualny jak najbardziej. Ja myślę, że co jest takie bardzo atrakcyjne właśnie w dzieleniu się poprzez nowe media, że ten rolnik przez to, że ten rolnik tworzy ten swój materiał u siebie, na przykład w gospodarstwie właśnie indywidualnym, tym bardziej jeszcze jest autentyczny i tym bardziej jeszcze jest wiarygodny dla innych rolników i dla innych śledzących dany materiał. Czy mamy jeszcze pytania z sali? Bo ja też mam kilka pytań wynotowanych. Tutaj w kontekście, mam też jedno pytanie do Pana, więc gdyby mogło zostać na razie mikrofon. Ja się zastanawiam, na ile to jest dzielenie się wiedzą, a na ile doświadczeniem. Czy to nie jest tak, że możemy na podstawie jednostkowego doświadczenia, akurat w przypadku spółdzielni to jest więcej prawdopodobnie lokalizacji, można już jakieś ogólne wnioski wyciągać. Natomiast cały czas mnie jakby nurtuje ten problem, no bo wiedza zakłada podejście naukowe, czyli pewną powtarzalność, pewne sprawdzanie, pewną regularność, ciągłość i tak dalej. Tutaj jestem ciekawa, na ile możemy mówić właśnie, czy to jest wiedza, czy to jest informacja, czy to jest dzielenie się doświadczeniem i jakieś uogólnienia. Natomiast chciałam zapytać o coś zupełnie innego, bo pokazywał Pan takie urządzenie, którego nawet nazwy nie byłam w stanie zapamiętać, które jakby w jednej chwili może na tym ograniczonym obszarze ziemi różnych... Farmbot, tak. Tak. Mhm. I powiedział Pan, że wprowadzacie to u siebie eksperymentalnie, natomiast jako pierwszą rzecz, którą musi robić rolnik, wymienił Pan dbanie o wydajność i zaczęłam się zastanawiać, na ile tego typu działania w polskich realiach, gdzie praca jest ciągle jeszcze bardzo tania, czy to jest w ogóle ekonomiczne inwestowanie w tak bardzo nowoczesne sprzęty, w tak bardzo nowoczesne technologie i na ile i czy po jakim czasie to się zamortyzuje i czy jakby w polskich realiach to w ogóle ekonomicznie się spina, jak to Pan powiedział. To znaczy ja od razu przejdę, jeśli chodzi o pracę. No nie powiedziałbym, że to tak u nas wygląda, że jest ona tania, bo coraz więcej jednak musimy, rolnicy muszą ściągać pracy tej fizycznej jednak spoza kraju. Ja osobiście akurat u siebie miałem to szczęście, że miałem pracowników lokalnie, ale wiem, że dużo innych gospodarzy rolników musiało szukać tej pracy, tych pracowników gdzieś dużo dalej i wcale to nie było takie proste. A to jest też bardziej skomplikowane, bo jeśli nie mamy lokalnego pracownika, to temu spoza musimy stworzyć no, całe warunki, żeby mógł, prawda, u nas pracować. Także to jest jedna rzecz. A jeśli chodzi o tą technologię, którą mówiłem, o tym farmbocie,
Oczywiście, że to jest taka zupełnie taka nowinka, prawda? To są takie nowinki technologiczne, które wchodzą, ale jeśli tak naprawdę chodzi akurat o koszta tej technologii, to nie są jakoś bardzo drogie technologie, tylko po prostu tutaj chodzi o pomysł, prawda? Ktoś to wymyślił i tutaj raczej to polega na tym, żeby właśnie przekonać innych rolników, pokazując im na przykład, że taką technologię u siebie stosuję i korzystam z takiej wiedzy rolników z całego świata, mających taką daną technologię. Także myślę, że często to jest raczej przekonanie rolników do tych nowych technologii. Są często bardzo oporni, prawda? Są przyzwyczajeni do jakichś starych metod, według których zawsze jakoś poruszali i nawigowali. Także myślę, że to jest raczej taka kwestia przekonania i zmiany tej świadomości. Czy mamy jeszcze pytania? Pani doktor Porepeczko. Ja mam pytanie po pierwsze, czy to do wydawców właściwie. Czy wydawnictwa, myślę tutaj o czasopismach oczywiście głównie, zabiegają czy też korzystają z sprzężenia zwrotnego w postaci listów do redakcji czy innych form, które pozwalają identyfikować bardziej, kto czyta, jakie ma problemy i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, nie tylko badania okresowe, ale również bieżące więź. A propos więzi, informacji tutaj, o czym Pan mówił, i współpraca rolników, to znaczy dzielenie się informacjami czy konkurencja. Oczywiście i tak, bo są i branże, i sytuacje, kiedy rolnicy występują w sytuacji konkurencyjnej, ewidentnie. Natomiast wydaje mi się, że jednak internet daje szansę na również poczucie wspólnoty. Szczególnie takich producentów, którzy się rozproszeni przestrzeni, gdzie nie mają w sąsiedztwie kogoś, no powiedzmy sadownik z jednej, no sadownicy to jednak są rejony głównie, ale drobiarze. Znam takie sytuacje, gdzie są grupy producenckie, w których są ludzie z innych powiatów, nawet z innych województw. I tutaj internet daje szansę na współdziałanie, na dzielenie się, a nawet korzystanie z zaproszonych doradców jako źródła wiedzy. Teraz a propos wiedza i informacje, też cały czas mi tutaj uwierało to. No, dla mnie wiedza to na pewno nie tylko informacja, to jest zespół jednak pewnych twierdzeń uzasadnionych trwale. I tutaj sądzę, że można po internecie bardziej się informacji spodziewać niż wiedzy. I tutaj korzystanie z internetu bez bazy w postaci wiedzy może bardzo, że tak powiem, na manowce wyprowadzić. I w związku z tym bardzo mnie zadziwia ta rama kwalifikacyjna rolnika, której tutaj mówił pan z Instytutu Badań Edukacyjnych. Ja tego sobie w ogóle nie wyobrażam, ale być może, że nie sięgam wyobraźnią, a może to jest całkiem realne, ale rolnicy są tak szalenie różni i nawet kiedy mówimy o nawet tej kategorii, którzy żyją z rolnictwa, to znaczy dominującym dochodem, to też różnice między wyspecjalizowanymi gospodarstwami są przecież kolosalne, więc nie wiem, chyba że ułożymy osobno dla sadowników, znów pytanie, jakich sadów, takich czy innych, niskopiennych, wysokopiennych, to są zmiennych kolosalnie wiele, więc jakoś no nie chciałabym podważać i ambicji, że tak powiem, instytucji, czy też w ogóle rzeczy, która jest realna w innych zawodach, ale jeżeli chodzi o rolnictwo, to czarno to widzę. Dziękuję. Dziękuję. Czy chciałby Pan odpowiedzieć? No pewnie, dobrze. To... Bardzo dziękuję. Najpierw tutaj chciałbym powiedzieć, że w pełni zgadzam się, w ogóle bardzo słuszna koncepcja jest spółdzielni tego typu i tego typu gospodarowania ekologicznego. Państwo pozwolicie, że usiądę, ja mam lekkie problemy chyba z nerwami dzisiaj. Cała lewa strona mnie boli. Tak nawiązując, tak? Kilka dni temu mieliśmy w instytucie taki kiermasz bożonarodzeniowy, na którym wystąpiłem z produktami mojej małżonki i miałem najdroższe stoisko. Wszystko miałem najdroższe i sprzedałem wszystko.
jestem w szoku, tak? Zarobiłem ponad 500 zł, proszę Państwa. A czemu ja to mówię? Mówię to dlatego, że produkty w naszym rolnictwie są zbyt tanie. Sprawdziłem przed chwilą ceny, jakie tutaj są w spółdzielni i jakie są na marchew i jakie są w tej chwili na stan na 9 teraz, tak? Grudzień. Tak, na 9 grudnia tutaj na giełdzie mazowieckiej, więc ceny marchwi na giełdzie są od 15 groszy za kilogram do złotówki za kilogram, natomiast w spółdzielni jest podane 8 zł za kilogram, a to wcale nie jest najwięcej, bo marchew importowana jest 12 zł za opakowanie zawierające 10 marchwi, tak? Czyli my po prostu mamy tutaj nasze produkty. Oczywiście ta marchew tutaj na giełdzie jest różnej jakości, część ma braki, część ma tak, ale uważam, że my powinniśmy w naszym rolnictwie myśleć o tym, żeby produkować lepszej jakości rzeczy, bardziej ekologiczne właśnie i odpowiednio je wyceniać, bo z tym jest problem. I to się wiąże, tutaj też była kwestia marketingu, marki, tak? To jest przypadek świetnej marki, proszę Państwa, to dopiero jest budowane. I takie właśnie myślenie jest moim zdaniem bardzo korzystne i ono jest przyszłościowe. Natomiast odnośnie sektorowej ramy kwalifikacji w sektorach, to jest narzędzie bardzo ogólne. W przypadku tej ramy mamy podział na dwa główne obszary. Jeden obszar to jest obszar produkcji zwierzęcej, a drugi obszar to jest obszar produkcji roślinnej. I udało nam się naprawdę w tych bardzo ogólnych obszarach, na bardzo ogólnym poziomie, stworzyć pewne takie węższe, takie zawężenia nazywane wyznacznikami sektorowymi, które to wyznaczniki obejmują pewne zakresy czynności, które następnie, wyobraźmy sobie jak w tabeli w Excelu, tak? Jeden wiersz to byłby jeden wyznacznik, który jeszcze się może tam dzielić na mniejsze fragmenty i to biegnie przez kilka poziomów warunkowanych tym, jak dużo na przykład odpowiedzialności dana osoba powinna w swoją pracę wkładać, bo są tacy, którzy mogą na tym mogą pracować. Znaczy, chodzi o czynności, tak, nie o ludzi, tylko pod nadzorem, bo za mało wiedzą, za mało potrafią i nie mają chęci albo umiejętności podejmowania decyzji. To są te najprostsze stanowiska. A są też tacy, których praca jest w pełni samodzielna i oni warunkują pracę innych ludzi i podejmują za to decyzje. Także jeżeli chodzi o ramę, ja mógłbym ją Państwu pokazać, jeżeli tu jest internet, ale nie wiem, czy to jest konieczne. Natomiast w miesiącu styczniu zaczynamy pracę nad wydawnictwem i proszę mi wierzyć, ja szczególnie mocno uważam, że to narzędzie będzie korzystne w tym procesie kształtowania samodzielnie celów samokształceniowych, zbierania, doboru informacji, takich określania, które są mi niezbędne do osiągnięcia celu, a potem do takiej samowalidacji. Rolnicy robią to teraz na takiej zasadzie, że ktoś rano wstanie pewnego dnia, otworzy internet i stwierdzi, że on by chciał robić to samo w podobny sposób, produkować, tak? Ale co będzie dalej? To jest takie trochę postanowienie noworoczne. To może być zrealizowane albo nie być zrealizowane, bo taka osoba nie do końca jest pewna tego, gdzie poszukiwać wiedzy czy informacji, które mają ją do tego punktu docelowego zaprowadzić. Jeżeli będzie miała ramę, no to jest to dużo łatwiejsze, ponieważ to narzędzie będzie ją precyzować. Tak uważam. Bardzo dziękuję. Ja myślę też, że ta rama była tak naprawdę pretekstem, żeby opowiedzieć o innych jakościowych badaniach, które tutaj były głównym tematem referatu pana i myślę, że można by było na razie pozostawić kwestię ram, ponieważ nawet bardzo wielogodzinne spotkania u nas ciągle też nie kończyły się brakiem wątpliwości i ja niejednokrotnie i sama uczestniczyłam w maglowaniu pana Piotra o zasady tej ramy i byłam świadkiem maglowania. Jest to urząd, jakby narzędzie wprowadzane przez Unię Europejską, nie z wszystkimi się zgadzamy. Działa, będzie wprowadzane, jest szansa zapoznać. Myślę, że jeśli to jest ciekawy temat, to może kiedyś będziemy mogli zaprosić pana na seminarium, żeby nam szerzej o tym opowiedział. Natomiast wracajmy może do tematu dzisiejszego wiodącego mediów rolniczych i tego, jak one mogą służyć rolnikom jako źródło wiedzy. Czy jeszcze jakieś pytania nasuwają się Państwu? Ja z tego, co jeśli nie widzę na razie rąk w górze, to chciałabym powiedzieć, że z referatu Dominiki Zwęglińskiej i z referatu pani profesor
Kaczmarek Śliwińskiej, widzę już taką lukę tak naprawdę w tematach poruszanych, ponieważ z pierwszego referatu dowiedzieliśmy się, że jest bardzo mało marketingu produktów i o tym, jak sprzedawać, jak budować markę. Natomiast Dominika mówiła o tym wyraźnie, że bardzo tego rolnicy by poszukiwali, więc może to jest taka praktyczna informacja dla wydawców i osób piszących teksty, że tutaj mamy pewien rozdziew i to jest no, takie totalnie praktyczne wnioskowanie z dzisiejszego spotkania, które na przyszłość mogłoby być przydatne. Mamy tutaj też przedstawiciela właśnie, nie wiem, spółdzielni, tak, gospodarstw, które się super wypromowały i wybrandowały i są rozpoznawalne i możemy się właśnie na przykładach też uczyć, jak tego rodzaju, ciężko mi jest mówić, produkty budować, no ale jak, w jaki sposób stawać się rozpoznawalnymi. Bardzo żałuję, że tego filmu nie udało nam się odtworzyć, natomiast myślę, że każdy z nas będzie mógł, rozumiem, że jeśli wpiszemy w Google nazwy, o których... Tak, to możemy sobie na YouTubie obejrzeć te państwa programy i zobaczyć, na ile to jest nowatorskie. Jestem ciekawa, czy państwo śledzą, czy was na pewno odbierają rolnicy? Czy to jest tak, że może konsumenci śledzą, co wy robicie? A może zlecicie nam jakieś badania? Chętnie je przeprowadzimy. Czy nie ma więcej pytań? Są pytania, dobrze, tutaj jeśli możemy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Aleksander Bąberski, jestem brokerem innowacji krajowym w ramach Centrum Doradztwa Rolniczego, oddział w Warszawie. Jesteśmy jednostką podległą Ministerstwu Rolnictwa i bardzo się cieszę, że mamy możliwość, bardzo dziękuję za zaproszenie również. Szkoda, że nie miałem możliwości na obowiązki służbowe być na tej pierwszej części, ale chciałem odnieść się do paru rzeczy, które dzisiaj od Państwa usłyszałem, bo od początku mojej pracy zawodowej zajmuję się doradztwem w innowacjach i najpierw jako doradca rolny, typowo doradca rolny, obecnie koordynujący tych doradców, brokerów innowacji pracujących w województwach poszczególnych, też widzę, jakie są tendencje, również prowadzimy badania na ten temat. Co mogę Państwu też powiedzieć jako źródło wiedzy, bo moim zdaniem wiedza to równoznaczne jest praktycznie z innowacją, tak mi się wydaje w każdym razie z pracy zawodowej. Ta innowacja jest wszędzie i tutaj też chciałem może wywołać taką dyskusję, w którym momencie mówimy o innowacji, tak? Bo my opieramy się jako sieć innowacji w rolnictwie na obszarach wiejskich, opieramy się definicji innowacji publikowanej przez OECD, czyli podręcznik Oslo, gdzie mówimy o nowym, znacznie udoskonalonym czymś, tak? Czyli czymś bardzo szeroko pojętym, gdzie możliwości jest naprawdę bardzo duża ilość i tutaj ta innowacja jest bardzo istotna i tu minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Jan Krzysztof Ardanowski wiele razy mówi na każdym spotkaniu z rolnikami, z przedsiębiorcami, z naukowcami, z NGO-sami, że polskie rolnictwo musi znaleźć swoją niszę. I polskie rolnictwo nie może konkurować ilością, tak jak tu państwo wspominali już wcześniej, bo my nigdy nie wygramy z Ukrainą czy z Chinami, które będą zawsze produkowały więcej i taniej, tylko my musimy rzeczywiście konkurować jakością. Jakość jest bardzo istotna i tylko tym polskie rolnictwo może wygrać na rynku europejskim i rynku międzynarodowym. Konkurencyjnością, bo względem jakości. I tutaj, drodzy Państwo, szansą są właśnie rolnicy, którzy interesują się nowinkami, czyli wszelki przejaw poszukiwania wiedzy przez rolnika, czy rolnika po 40, czy rolnika przed 40, jest dla nas bardzo ważny i istotny. I tutaj też chciałem powiedzieć, że tak jak Państwo tutaj pokazywaliście, też była taka kategoria też innowacje w rolnictwie, tam nowe technologie w rolnictwie. Moim zdaniem to jest też temat bardzo taki przejściowy, ponieważ moim zdaniem każdy artykuł w prasie rolniczej, który dotyczy jakichś informacji na temat nowych rozwiązań, nowych metod uprawy, nowych metod ochrony roślin, jest w pewnym sensie innowacyjny. Tutaj też ta innowacja się przenika w wszystkich tych artykułach, tak mi się wydaje. I w ogóle rolnik, który prenumeruje takie czasopisma, wchodzi na portale tych czasopism, bo czasopisma to nie jest tylko druk, to jest też przecież internet, prawda? I tutaj te czasopisma przechodzą naturalnie do internetu,
gdzie można powiedzieć, że czytelnicy przechodzą również do internetu i te czasopisma nie wymierają, tylko one dalej funkcjonują w przestrzeni internetowej, w przestrzeni mediów społecznościowych również. Więc to też jest moim zdaniem takie spostrzeżenie. Co jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, bo tu można naprawdę bardzo wiele powiedzieć, bardzo ciekawych rzeczy, możemy dyskutować do wieczora, bo temat jest bardzo ciekawy, moim zdaniem bardzo rozwojowy. Jeśli chodzi o zainteresowanie też innowacjami w rolnictwie, to moim zdaniem też ja zauważam z mojej pracy zawodowej, z rozmów kierowanych, prowadzonych z rolnikami, przedsiębiorcami, z obserwacji współuczestniczących, również widzę, że nie tylko duże gospodarstwa interesują się postępem, nową wiedzą, transferem tej wiedzy i innowacji do praktyki rolniczej, ale przede wszystkim również małe gospodarstwa. Bo te małe gospodarstwa to są również gospodarstwa ekologiczne, których jest coraz więcej. Jest to nisza, owszem, ale nisza, która bardzo intensywnie rośnie, zyskuje na ważności, bo konsument też coraz częściej patrzy na to, co kupuje, jakie ma potrzeby. W otwarcie tej platformy żywnościowej, której jutro będę miał przyjemność również oficjalnym otwarciu wziąć udział w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, również jest jakby tą inicjatywą oddolną, którą góra posłuchała, czyli Ministerstwo Rolnictwa, żeby ten holding spożywczy stworzyć, żeby tworzyć te grupy zakupowe, żeby tworzyć krótkie łańcuchy dostaw, które są w Małopolsce jakby ta kolebka tych krótkich łańcuchów dostaw. Moja jakby macierzyste województwo kujawsko-pomorskie również jest przykładem tego, że te krótkie łańcuchy dostaw coraz bardziej nabierają na znaczeniu. Również gospodarstwa opiekuńcze, czyli green care, green farms, social farms są bardzo istotne. To, co pan powiedział, bardzo się cieszę, że są tacy rolnicy, którzy wychodzą właśnie od praktyki do realizacji właśnie takich innowacyjnych pomysłów, bo te, powiedzmy, te urban farms, które pan prezentował, to jest nic innego jak działalność w największych europejskich stolicach. My bardzo często jeździmy na takie konferencje, gdzie sieciujemy różne pomysły tworzenia się grup operacyjnych, bo sam odpowiadam za grupy operacyjne w naszym kraju, które są tworzone po to, aby zmusić naukę do tego, aby współpracowała z praktyką, czyli ten transfer wiedzy do praktyki był jakby takim odgórnym nakazem i on by rozwijał to wszystko. I widzę właśnie te rozwiązania, które są bardzo dobrze wdrażane na arenie międzynarodowej, w zachodnich, na naszych sąsiadów, wdrażanie, adaptacja ich do warunków polskich. Przepraszam, ja zawsze się bardzo rozgaduję, ale temat bardzo ciekawy, bardzo też bliski nam jako doradztwu rolniczemu. I bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i zachęcam również do współpracy. Dziękuję bardzo. Bardzo było miło słuchać tego, ponieważ zarówno gospodarstwa ekologiczne, co najmniej 4 badania, krótkie łańcuchy dostaw, co najmniej 1 badanie, gospodarstwa opiekuńcze, co najmniej 1 badanie, badamy obecnie w IRWIR. W związku z tym zapraszamy częściej i będziemy mogli się dzielić tym, co robimy. Czy są jeszcze jakieś pytania do prelegentów? Proszę Państwa, jeżeli nie, są pytania, dobrze, tutaj jest pytanie. Dzień dobry, Paweł Mucha, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jestem rzecznikiem prasowym, pełnię tą funkcję, więc ten temat jak najbardziej mi bliski. Dziękuję za zaproszenie. Pytanie jest takie, troszeczkę być może na inne spotkanie, natomiast tak na koniec akurat tak się złożyło, więc być może następne spotkanie pod tym tytułem się odbędzie. Warto być może by było, żebyśmy wszyscy dowiedzieli się, jak rynek prasy rolniczej wygląda w Polsce i jak rynek internetu w Polsce wygląda, ponieważ te wyniki, moim zdaniem, te wyniki, które Państwo przedstawiliście, nałożone na tą wiedzę, będziemy mieli wtedy informacje jako sektor tak naprawdę rolniczy, jak docierać skutecznie do polskiego rolnika. Takiego czy jeszcze innego. I wtedy to być może okaże się, że bardzo mocno zoptymalizujemy koszty dotarcia do naszych beneficjentów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że to była uwaga i komentarz, nie pytanie do nas. Bardzo dziękuję. Myśmy też zaczynając w ogóle te badania, zastanawiali się, komu wyniki mogą być użyteczne. I oprócz takiego naturalnego klucza, że to mogą być, nie wiem, reklamodawcy, którzy będą widzieli, kto czyta i czy czyta
prasę rolniczą, to myśleliśmy właśnie o takich dużych instytucjach państwowych, które mogą się komunikować z rolnikami w skuteczny sposób i też jakby, nie wiem, o różnego rodzaju kampaniach czy społecznych, czy ekonomicznych, czy publicznych, do tego typu działań można te media próbować wykorzystać. Chciałam państwu bardzo podziękować za udział w tej konferencji, aktywny i za to, że chcieliście państwo wysłuchać tego, co udało nam się zdziałać w terenie i jakie wnioski z tego wysnuliśmy. Ja chciałam też powiedzieć, że przy okazji tych badań, będąc już i korzystając z tego, że mogliśmy tego terenu pierwszy raz od dość dawna osobiście doświadczyć, mieliśmy też dodatkową część ankiety tak naprawdę, która dotyczyła samego gospodarstwa nowoczesnego i te badania są jeszcze nieopracowane, bo spieszyliśmy się, żeby domknąć w terminie część medialną. Natomiast będziemy mogli państwa, kiedy już przepracujemy bazę danych i przeanalizujemy te dane dotyczące właśnie tego, jak gospodarują nowocześni rolnicy, jakiego rodzaju sprzęt mają w swoim gospodarstwie, jak planują strategię, jak zarządzają swoim czasem i innymi zasobami, będziemy mogli państwu opowiedzieć, jak wygląda nowoczesny rolnik w środku. I na tego typu seminarium też naukowe będziemy państwa zapraszać. Pozwolimy sobie też wykorzystać do tego tą listę mailową, którą dzisiaj stworzyliśmy, podpisując listę obecności. Zapraszamy też państwa na nasze comiesięczne seminaria i na inne konferencje. Widzę, że pani dyrektor chciałaby jeszcze parę słów powiedzieć. To ja już podziękuję bardzo i oddaję głos pani dyrektor na zamknięcie konferencji. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Sylwia. Drodzy państwo, bardzo się cieszę, że mimo, że nie jest to liczne grono, to chciałam trochę wyjść z tej roli gospodarza, ale jednak pozostając gospodarzem, właściwie jest Sylwia jako kierownik projektu, ale jako dyrektor instytutu, podziękować Witrynie Wiejskiej z Fundacji Wspomagania Wsi, która nagrywa to spotkanie i dzięki temu do szerszego grona odbiorców to dotrze, ale i również, bo właściwie bez trochę takiej penetracji rynku, jaką wykonaliśmy półtora roku temu, nie byłoby tych badań. I po pierwsze skierowaliśmy, bo chcieliśmy dotrzeć do tego rolnika, o czym mówił Łukasz Komorowski, ale było nam ciężko, jakby my coś wiemy z KRUS-u, my coś wiemy z ARiMR-u, my coś wiemy ze statystyki bieżącej, ale jednak jak dotrzeć do tej osoby. I skierowaliśmy naszą prośbę, ale też również i wsparcie, żeby nas wsparli w pozyskaniu środków. Właśnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dziękujemy za to wsparcie. Pani prezes ówczesna Maria Feiger bez właściwie większego namysłu powiedziała, że to są bardzo potrzebne badania i taki list poparcia nawet uzyskaliśmy. Również wsparł nas Centralny Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, to był dzisiaj obecny były dyrektor, pan Jacek Węsierski, ale jest panem Leszkiem Żukowskim, którzy pomogli nam dotrzeć do tych rolników w tych 6 wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, a więc to na pewno było Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubelski, Świętokrzyski i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Tak, więc tym województwom również dziękujemy. Wiem, że to było trudne. Nasz prawnik, tak jak to Sylwia słusznie podkreśliła, miał duże zadanie do zrobienia i dobrze, że był taki sprawny. Dziękujemy Wydziałowi Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii za tak silne wsparcie i merytoryczne pani profesor, które włączyły się w nasze badania, przyjęły zaproszenie. Państwu, panu doktorowi, pani magister za wykonanie tej wielkiej roboty w badaniu tych ponad 2000 rolników, tak? Jednak wykonanie ponad 2000 telefonów to jest jednak próba, na której faktycznie już pewne wnioski można wyciągać. Nie ukrywam, trochę mnie rozczarowuje, że to zróżnicowanie regionalne Polski się tak zaciera, kiedy mówimy o profesjonalnym rolniku, co pewnie będzie cieszyło właśnie instytucje jak KOWR czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo to jest pytanie do tego właśnie, powinna następować regionalizacja PROW-u, skoro mamy takiego zunifikowanego, profesjonalnego rolnika. Mimo wszystko jednak chyba bym była za tą regionalizacją PROW-u, chociażby ze względu na tą powierzchnię gospodarstwa średnią, jednak różnicującą. I na koniec powiem tak.
Ciężko nam było, proszę Państwa, dotrzeć do rolnika zarówno w Małopolsce, jak i w województwie zachodniopomorskim. Pomimo tego, że w województwie zachodniopomorskim średnia wielkość gospodarstwa rolnego to jest 33 hektary, a w województwie małopolskim to jest niecałe 2 hektary. Dlaczego? Dlatego, że i tu tego po prostu rolnika prawie że nie ma. I to pokazuje po prostu, jak ważna jest praca też nad dostępem do statystyki i oczyszczaniem tej statystyki, aby można było różnego rodzaju badania prowadzić. Tak jak Sylwia powiedziała, ja tym swoim podsumowaniem czy włączeniem się w koniec chcę właśnie też zachęcić do uczestnictwa w seminarium, które będzie przy okazji realizacji tego dużego badania. Pozyskaliśmy tą wiedzę, o której mówiła Sylwia. Myślę, że to raczej wiedza, nie informacja będzie i będziemy na pewno ją Państwu dalej podawać. Liczymy tu na wsparcie też instytucji, które pomogą nam to później udostępnić w formie jakichś takich zwartych pozycji czy raportów, aby mogły z tego inne ośrodki również korzystać. Jeszcze raz dziękuję Pani Kierownik, dziękuję zespołowi. Przede wszystkim dziękuję gościom za to, że Państwo byliście i zapraszam do kolejnych imprez, które będziemy tutaj organizować. Dziękuję, do widzenia.